Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak zdemontować smartfona Samsung Galaxy S6. Zatem bierzmy się do roboty! Na początek wyjmijcie taskę SIM z urządzenia. Znajduje się ona na prawym boku. A następnie przewróćcie urządzenie. Teraz musimy podgrzać plecki smartfona, aby dostać się do środka. Teraz używając takiej oto kostki, zdejmiemy tylne szkło. Wsuńcie ją bardzo delikatnie, tak aby nie uszkodzić żadnych podzespołów w środku. Kolejnym etapem jest odkręcenie wszystkich widocznych śrubek. Użyjemy do tego śrubokręta krzyżaka. Korpus w całości przytrzymuje 13 śrubek. Kiedy mamy już za sobą odkręcenie śrubek, weźcie telefon w dłonie i delikatnie naciskajcie, tak aby odseparować ekran wraz z płytą główną od ramki urządzenia. Po chwili starań korpus odchodzi. Ten element również możemy na razie odłożyć na bok. Do ramki urządzenia przymocowany jest głośnik, a także pad do bezprzewodowego ładowania. Kolejnym etapem demontażu jest odczepienie wszystkich kabli flex. Kiedy odczepicie już te trzy kable, będziecie mogli powoli i delikatnie odchylić płytę główną. Pod spodem znajduje się jeszcze jeden kabel do odczepienia. A także ten, o którym zapomnieliśmy, tutaj na górze. W ten sposób zdemontowaliśmy płytę główną. Kolejnym etapem jest zdemontowanie głównej jednostki aparatu. Tak samo postępujemy z frontową kamerką. Na szczęście w tym przypadku nie ma już mowy o kleju. Teraz zajmijmy się demontażem baterii. Aby ułatwić sobie demontaż, podgrzejemy nieco baterię. Sposób montażu baterii w Samsungu Galaxy S6 jest niezwykle interesujący. Jest to jedna z nielicznych baterii, którą musimy nie tyle co wyjąć, a raczej wyciąć od korpusu urządzenia. W tym celu potrzebujemy czegoś cienkiego, co pozwoli nam rozciąć klej. Baterię możemy już odłożyć na bok. Niestety port ładowania, a także złącze słuchawkowe są zintegrowane z przyciskami przed nimi. Aby je wymienić, konieczne jest odseparowanie ekranu od reszty urządzenia. Tym zajmiemy się na końcu. Wcześniej jednak zdemontujemy mikrofon rozmów głosowych. Jest on również zintegrowany z czujnikiem światła i zbliżeniowym. A także wibrator. Teraz przyszedł czas na ostatni etap naszego demontażu. Odkleimy ekran od ramki. W tym celu oczywiście najpierw podgrzewamy nieco wszystko suszarką.
widzicie, ekran jest już zdemontowany. Wprawdzie nie udało mi się zrobić tego idealnie, więc ekran w tym stanie nadaje się jedynie tylko do wyrzucenia. Zatem jedynym, co nam pozostaje, jest wcześniej wspomniany demontaż przycisków pod ekranem. Tasiemka prowadząca do przycisku Home znajduje się tutaj. Była ona wcześniej zamontowana do płyty głównej, dlatego też ją również musimy odkleić. Jak widzicie, przycisk Home jest już uwolniony. Jako iż kable prowadzące do przycisków poprowadzone są z boku, to starajcie się je demontować od prawej strony. Gotowe, nasz Galaxy S6 jest całkowicie rozłożony na części. Zatem to już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie, a jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!